Halo? Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Tak, oni się tu biją z orkami, oczywiście można by było wykorzystać zamieszanie, ale szczerze, być może wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby zacząć od Bragi i tak sobie stopniowo po prostu chodzić. Dlatego ruszajmy do Bragi. Gdzie jest Braga? Tu jest Braga. Wybijamy miasta asasynów. Już to są naprawdę takie ostatki ostatków, jeżeli chodzi o te zadania. Tak, i ta cała reputacja tylko po to, żeby potem i tak wszystkich powyżynać. Okej, ty nie masz nic przeciwko. Ja bym od ciebie, stary, zaczęła, wiesz, bo... Boże, że ja cię nie mogę zaatakować. O kurde. A, bo tutaj nam Diego pomaga. Zatrzymaj się, ty psie. No niestety tamta postradała życie. Oni mają bardzo dużo tych broni typu włócznia. I to trochę sprawia problem. W głowę sobie strzel, wiesz? Zaraz już będzie po odbijaniu, bo Braga jest o tyle prosta w odbijaniu, że będzie zaraz po sprawie. O, Luka, przykro mi, wiesz? Tutaj jeszcze przyszli stamtąd. A, tu Fejle przyszedł, no tak. To jest jedna z silniejszych postaci chyba. Nie udało się! No i przykro mi, ale się nie udało. Diego, już ich nie musisz gonić. Okej, masz to w dupie. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. No to co, idziemy teraz do kolejnego miasta, czyli... Czy tutaj coś wartościowego jest w tym mieście? Chyba nie, zresztą po co ja mam to zbierać? Do Ben Erai teraz. Tam by dobrze było zacząć. W sumie, za co ja znowu dostałam 50 expa? Zacząć od Sancha. Złe wieści. Już więcej ryzykować nie będę. Wszyscy w to zamieszani zostaną zabici. Już po tobie! Super. Okej, Sancho też jest tym mocniejszym. No i właśnie, i tu jest większy problem z tym właśnie, że oni w większości mają jednak te pancerze o tyle gorsze. Mogę? Nie, nie udało się. Chciałam zrobić kołowrotek, ale nie wyszedł. W ogóle powiem wam, że Ben Erai jest jednym z miejsc, gdzie mi się ciężej zawsze odbija. A ci elitarni się też przewracają, czy nie? Nie wiem. Dowiem się? Chyba nie. Dobra, Kampa dostał w głowę. Wyjdę stąd? Oni są tacy odpaleni, że to jest chore. Zdążę? Zdążyłam. Zatrzyma się, ty tchórzu. Dobrze. Fajnie wiedzieć, że część z nich jest taka, wiecie, właśnie, że się nie przewrócą, jak będę używała tego ciosu. Zaraz będzie wyżynanka ostra. Jeżeli mi się uda cokolwiek zrobić. Co jest z tobą nie tak, chłopie? Zatrzymaj się, ty psie! Weź, jest czasami taki upośledzony. Ja!
No. No dawaj, chłopie. Jezu, ten łucznik mi tak bardzo psuje życie. W głowę sobie strzel, wiesz? Ci łucznicy są tacy popierdoleni. Masakra. Oni sobie za dobrze radzą, nie? Oj, za dobrze. Okej, no to kolejne miasto. Kolejne miasto to jest... Bensala? Tak jest. Byliśmy tam przed chwilą. A w przypadku Bakareszu to bym wolała od świątyni zacząć, wam powiem. Do Goty, Jezu Chryste. Gdzie jest Bensala? Tu jest. Ruszamy odbijać. Tutaj możemy wykorzystać sytuację, bo się biją jeszcze z tymi orkami. Czy wiecie, orkowie też nas zaatakują, nie? Ej, ludzie! Walka! Dobra. Właśnie tak. Daro. Okej, Daro też jest tym mocniejszym. A to już po? Jak śmiesz, Mora! A ty mnie nie atakujesz? Jak to działa? Już ty powinieneś mnie atakować, na czerwono się powinniśmy być. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Ja może stąd pójdę? Dobra, tylko tak jak mówię, od świątyni zaczniemy Bakareż. Bakareż, Bakareż, gdzie jest Bakareż? Do Baliara. I tutaj odmaga. No co jest? No jasne, łucznicy. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Nie ładuj tej kulki ognia. Już. Gorzej, że tu jest jeszcze jeden mag. Zaraz tu przyleci. Ja spotkania z magiem na pewno nie przeżyję. Kurde no! Masakra wam powiem. Już go widzę tam. W głowę sobie strzel. Lewitujący człowieku bez sensu. Dobra, widziałam maga. Tam jest. Myślicie, że do niego zdąży dobiec? Wydaje mi się, że może być problem. A nie, nie ma go jeszcze tutaj. A to są silni, dobra, to możemy. Idziemy do świątyni. No, to jest właśnie mag, jeden z paru. Ty schowaj te swoje rzeczy. Dobra. Za co ja dostaję darmowe punkty doświadczenia? Tego nie rozumiem. Tam jest jeszcze jeden mag na dole. Ten cały amul, nie? Ja zawsze odbijałam od dołu Bakareż. Ale wydaje mi się, że od góry jest lepiej. Jest prościej, bo tutaj wszyscy zbiegną się na górę. Awans mamy.
będzie. Że też mag jeszcze nie przyszedł, ten ostatni? A, przyszedł, jestem ślepa. Co to za mroczny mag, przepraszam? Czemu was tu jest więcej jeszcze niż myślałam? Mi się wydawało, że tutaj nie ma już żadnych magów tego typu. Spodziewałam się tylko Amula. Dziwna sprawa. Ale dobra, no tutaj nie ma, wiecie, filozofii zbyt wielkiej. Dawaj. Okej. Czekamy dalej. Dobra, na razie nikogo... Nie ma magów jeszcze? Nie ma. Sylwia przyszedł pomóc koledze. Dobra, na razie nie słyszę magów. Znaczy się Amula. Bo został już tylko Amul, nie? A propos magów i Amula. Dzięki. Lepiej będzie. Tak, stary. Wcale rewolucji nie robię w tym momencie. Dobra, dużo was. Skradasz się jak jakiś... Właśnie tak. Dobra. Nie wiem, czy wejście w samo sedno tego wszystkiego to było mądre. O, Mufasa przyszedł. Kto jeszcze jest w tym mieście? A jeszcze gościu spod areny. To już są ostatki. Tak jest. No i Beauty, będziesz chciał ze mną gadać? Murak teraz? Możliwe. Przyniosłeś nam zwycięstwo. Mhm. I to tyle? Serio? No dobra. Mamy kolejny poziom. Jakiś nauczyciel siły gdzieś jest. W Nordmarze, nie? A u buntowników kto uczy siły? To szczerze, najłatwiej się chyba przenieść jednak do Nemory. I tam się nauczyć od Paladyna, nie? Mi się wydaje, kochani, że to będzie przedostatni odcinek tej serii. Tak sądzę. Dobra. Aha, już nie mam, okej. 384. Spoko. To wiecie co, kimnijmy się do rana, bo widzę, że tutaj jest brzydka pogoda, już jest w ogóle noc. Do rana i spadamy do Morasul i do Isztar. Isztar zostawiam oczywiście na końcu. Morasul, gdzie jest moja sól? Tak, jasne. Zaraz zginiesz! Okej, kto mnie już bije, bo widzę, że część osób nie ogarnęła nic. Dobra. Zrobię z ciebie! Tu był jeden mag tylko? Był jakiś mag? Był. Jeden. Okej, przyszli elitarni wojownicy pomału. No lepiej jednak na krótkie. Ludzie!
Dobra. To, co ja robię w tych miastach, to jest masakra. Nie wiem, biegniemy do maga od razu? Może nie. Nie ma co się tak wyrywać od razu. On przyjdzie, nie ma co się martwić o to. I w sumie odpowiada tutaj walka na wejściu, bo wszyscy się tutaj zbiorą. Halo, biegnie ktoś więcej? Czekam. No czekam, stary. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Dobra, idą kolejni. No, a ty sam. A Kafu przyszedł z dołu. Kupiec kolejny. Dobra, Nasip tu będzie miał silniejszy EQ. Dobra, najlepiej jest właśnie takim ciosem, wiecie, który powala, ale nie dać mu upaść. No czekam, kurna, no. Okej, tu ktoś biegnie. Bandaro, łuczniku od 7 boleści. Dobra, biegnę pomału elitarnie chyba od Gonzalesa, nie? Hej ludzie, walka! Chyba tak. O, Gonzales wyszedł sam w sobie, a maga nie ma? Nie ma, po co? Hej ludzie! Okej, ten też jest elitarny. Demona będzie przyzywał. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie zdążysz, stary. Nie daj się. Nawet jeżeli zdążyłby, to fajnie by było w sumie. Wiedziałbym, że jest więcej możliwości walki z tymi. Tak! Nie daj się! Właśnie z... Pokaż mu! O matko, z demonami. Hektor, naprawdę jest mi przykro. Po tobie bym się tego nie spodziewała. Mam tu się Angar napierdziela, nie? No to jest chore, to jest niepoważne. No co jest? Łucznik. Weź spierdzielaj. Dziękuję. I do widzenia. Asasyni zostali pokonani. Dziękuję ci, ojcze wolności. Kiedyś pustynia będzie należeć do nas. Proszę, przyjmij to, mój wybawco. Niechaj pomoże ci w dalszych przygodach. Nie martw się, stary, już jeszcze jedno miasto zostało i będzie okej. Wszystko jest możliwe. Uważaj na siebie. Okej, Angar nic mi nie powie. Pomyślę o tym. Oni próbują sobie stąd wyjść. Jakbyśmy no tu już nic nie ma, no. Chyba, że jakieś skrzynki od Gonzalesa nie wzięłam, ale wydaje mi się, że kradłam obie skrzynie, które tu były. Solidny, ciężka. O, starej nie wzięłam, dobra. Kostur dominacji. No, pewnie nie wzięłam, bo uznałam, że po co mi stara skrzynia, nie? Chyba tak. Nieciekawe. Okej, to czytałam. Nie czytałam tych pulpitów. Nieciekawe. Okej, nie wiedziałam. Czego chcesz? Alima, zostań moją żoną. O Jezu, dobra, nie, żarcik. Wiecie, bo ona powiedziała, że chcesz być żoną kupca, ale w sumie, żeby zmienić, to jest niczego sobie, więc miałam takie... Ej, odbiłam cię, to może teraz zostanie moją żoną, nie? Dobra,
przestaje sobie robić głupoty. Do Isztar wchodzimy. Isztar to jest ostatnie miejsce do odbicia. I na spokojnie zrobimy to dziś. Także będzie dobrze. W kolejnym będziemy kończyć grę. To jest chore dla mnie. No ale dobrze, no trudno. Z pewnymi rzeczami trzeba się po prostu pożegnać, nie? Dobra. Co my robimy? Do Isztar. Isztar jest. Zapis, bo tam będzie jadka stulecia. Isztar jest ciężkie do odbijania. Jest jednym z największych miast i faktycznie tam jest rozpindol. Tu się warto cofnąć na tą górkę. Właśnie, bo tu jest dużo... Tu jest podobnie jak w Faring, no nie? Tu jest bardzo dużo elitarnych po prostu wojowników. Znaczy, dla mnie to jest plus, bo mi się prościej walczy z tymi właśnie elitarnymi, tak jakby. No i Zuben jest naprawdę ciężki do pokonania. To tak jak z Robarem mieliśmy problem. Dobra. Myślałam, że mag jakiś już przyleciał. Na szczęście jeszcze nie. Dobra, Ugrasal już mi tu robi kuku. No i dobra. Powiem wam, że cieszę się, że dostałam się do Isztar, bo tak to byśmy tutaj dostali gniew Inosa, nie? Bo tu jest też skrzynia, a nawet dwie. No ja już dawno miałam ten kufel otworzony. Magów na razie brak. Okej. To jest czas, żeby się napić wódki trochę. Na rozluzienie. Nawet sobie pieczeni zjem, kurde, mogę sobie pozwolić. Widzicie, że nawet nikt nie przyszedł do mnie, nie? No tu jest dużo tych magów. Halo. Zapraszam do siebie. Zabiję cię. Biegnie mag jeden, bo widzę. Dobrze by było zrobić... Okej, rzucił w powietrze. Delazar przyszedł. By się przydało zrobić odwrót za bramę. Jak przyleci drugi mag, to dostanę w głowę. Właśnie, już przyszedł nawet. O Jezu, ojej, dobra. Tu będzie bardzo dobre miejsce, wydaje mi się. A to było głupie. Kurde, jakim cudem on mnie tutaj trafił? Niedobrze. Nic nie widzę. Kurde, no! To jest dwóch magów? Nie, jeden. Walka z Surusem, że co? Nawet nie miałam takiego zadania. Co, miałam go sobie tak pobić po prostu? Czy co? No, mam HP, wypadałoby się trochę wycofać. No, jak najbardziej. Zatrzyma się! Zrobię z ciebie szasłyk! Okej, poczekam, panowie, poczekam. Zatrzyma się! Masakra, no dawaj! Zrobię z ciebie. Czemu ta gra jest taka zbugowana czasami? Dobra, pan elitarny wojownik. Jeden z trzecim. Dobra, na razie nikt nie przyszedł. O Boże. Co ty robisz, stary? Broń sobie do woli.
Dobra. Nie powinno go trafiać, bo leżał na wysokości, nie? Dobra. Ja na pewno nie pominam jakiegoś miejsca, gdzie są asasyni. Coś mi nie pasuje, że to tak szybko idzie. Zaraz zginiesz! Nie ma maga żadnego? Nie widzę, więc chyba nie ma. Dojdziemy my w ogóle do Zubena? Musimy, on musi zostać tam u siebie. Akurat, bo od niego musimy brać rzeczy, nie? Przegraliśmy bitwę! No jak najbardziej, a Zuben? Zuben powinien siedzieć u siebie. Porozmawiamy później. Siedzi u siebie? Menda? No jasne. Czemu on się bije z własnymi lwami? Nie wiem, to dziwne. What the fuck? Chyba czegoś nie rozumiem. O, cześć Zuben, nie zauważyłam cię. Dobra. Chłopie. Widzicie, że on jest dosyć silny, nie? Ale Robar był silniejszy od niego. Zabij Zubena. Kostur wiecznego wędrowca. O kurde, no. No i co? Do koczowników 83. Zuben nie żyje. Nie mam komu tego powiedzieć. Mamy kolejne punkty do wydania. Śmignijmy na szybko do Nemory z powrotem. Oswobodziłam całą pustynię. Zastanawiam się, czy mogę komuś o tym powiedzieć, bo nie pamiętam, kto mi to zadanie zlecił. Dawaj. Dobijemy do 400 siły chyba. Albo coś koło tego będzie. Dobra. Mogę sprawdzić, kto mi to zadanie zlecił. Udane. Główne. Oswobodź Myrtanę. Zabij Zubena. Gdzie jest zadanie oswobodź Warant i tak dalej? Trzeba tutaj. Tylko, że to nie jest chyba... Aha, to jest miastami, no to... Mi to dużo nie da. A czy ja nie mogę iść przypadkiem do Saturasa i mu czegoś powiedzieć? A, w ogóle ja miałam sobie pobłogosławić ten. Gniewinosa jeszcze. Bo że on jest błogosławiony? Jest. To zwój błogosławieństwa mi się nie przydał, niestety. Zniszczyłem artefakty Adanosa. Że co? Czy to oznacza, że na zawsze je utraciliśmy? Dokładnie. W takim razie wojna bogów nie zostanie rozstrzygnięta na korzyść Innosa lub Beliara. Właśnie tak. Dobra robota. Zawsze wiedziałem, że można na ciebie liczyć. To jednak wciąż nie koniec.
Teraz się przekonamy, czy masz dość siły, aby dokończyć zadanie. Jeśli chcesz, mogę ci dać me błogosławieństwo. Pobłogosław mnie. Obyś zawsze znajdował źródło dające ci siłę w podróży. Niechaj obejmie cię błogosławieństwo Adanosa. Dzięki, stary. U ciebie się dało uczyć? Kurde, jestem cepem. Jestem cepem totalnym. Na szczęście na brak HP nie narzekałam. Dobra. Co my teraz robimy? Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle. Wszystkie. Ja nie mam zadań aktualnie żadnych. Okej. Okay. Jak pójdę do Xerdasa, to zakończymy grę, kochani. A endgame to by się przydało zrobić w kolejnym odcinku. Plus zająć się kwestią zadania Warys Guru. Nie ma tu nic ciekawego. Ej, kończymy grę? Nie no, jeszcze. No co, ja będę dzisiaj kończyć? Co, ja zgłupiałam? W kolejnym odcinku byśmy zrobili zakończenie. No to przepraszam, ale ja nie mam już co robić w tej gierce. No wszystkie, ja nie mam żadnych zadań. Czy jak ja teraz pójdę do Xerdasa, to on będzie chciał swój misterny plan uwydatniać, czy co? Czy jeszcze? Nie wiem, ale bym wiedziała, że przecież magowie mnie nauczą i tak samo druidzi, to bym się uczyła u nich życia. A nie w chramach. Ja też jestem, widzę, kretynem pod tym względem. Mam kostur wędrowca. Wygląda jakby znajomo. No nic, zatrzymaj go. Później się nam przyda. Zuben nie żyje. Jego moc zniknęła z tego świata i tylko to się liczy. Wpływ Beliara również osłabnie. To jednak wcale nie koniec. Dobra, i tą kwestię dialogową zostawimy sobie już na endgame. Kochani, wydaje mi się, że zakończymy odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. W następnym filmie skończymy Gothica 3. Pójdziemy z Xerdasem do nieznanych krain, tak jak zapowiadał. I co? I to będzie wszystko. Plus jeszcze pojawi się bonusowy odcinek z zadaniem Where is Guru. No i tak byśmy to wszystko, myślę, zrobili. Ja bym się jeszcze zabezpieczyła w mikstury lecznicze, tylko nie wiem, czy mam składniki na to. Nawet jak mam, to tutaj nie ma stołu, ale chyba nie mam menzurek. Dobrze mi się wydaje? Nie, no mam fiolki. Xerdas, ty miałeś tu stół alchemiczny, czy ja jestem ślepa? A, korzystasz z niego, no tak. Już to wiem. Jesteś niewzruszony, rozumiem. Ciekawe, co by się stało, jakbym Xerdasa zabiła. Podejrzewam, że... Że nie mogłabym skończyć gry? Nie wiem. Dobra, nie będę się nad tym głowić. W kolejnym odcinku jeszcze się tepniemy gdzieś do stołu alchemicznego, żeby zrobić mikstury lecznicze na drogę. Albo pójdziemy do jakiegoś kupca i kupimy, bo pieniędzy nie mamy za mało, tylko wręcz przeciwnie. No i co? I to byłoby wszystko. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.